Dzień dobry, w filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Wita Was jak co dwa tygodnie Iza Fitkiewicz-Paszek i zaprasza do kolejnego rzutu krótką piłką. Dziś będzie książka, która ma autorkę i autora, która jest i w języku polskim, i w języku ukraińskim. Dość nietypowa to propozycja, jak na dotychczas stosowaną w krótkiej piłce formułę, no ale nie obiecywałam, że zawsze musi być typowo. Niemal dokładnie 2 lata temu, 12 kwietnia 2022 roku, premierę miał 32 odcinek krótkiej piłki. To był taki ekstra self, w którym zebrałam wojenne wiersze 10 młodych ukraińskich poetek. Wiersze były w tłumaczeniu Anny Kamińskiej, która również wystąpiła w tym odcinku. Opowiadała o swoich doświadczeniach jako tłumaczka, o swoich doświadczeniach również jako wolontariuszka, ale i jako koleżanka, często nawet przyjaciółka Ukrainek i Ukraińców walczących bezpośrednio na froncie, bądź też w inny sposób zaangażowanych w obronę swojego kraju. To był drugi miesiąc pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ale starałyśmy się wtedy podkreślać, że tak naprawdę to już jest 8. rok wojny. Wszyscy byliśmy w tamtym czasie zresztą bardzo, bardzo poruszeni, przerażeni, z drugiej strony pełni empatii i gotowi nieść pomoc. No i oczywiście pewni, że wojna potrwa kilka tygodni, może miesiąc, dwa. No i co? I minęło od pamiętnego 24 lutego ponad 2 lata. Mija 10 lat od początku wojny we wschodniej Ukrainie. Nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu są coraz słabsze. Świat się powoli przyzwyczaja, oswaja z tymi codziennymi raportami z frontu. Zresztą wraz z kolejnymi newsami dostajemy wciąż nowe bodźce do moralnego wzburzenia, a do tego przecież każdy kraj ma swoje własne problemy, w tym problemy gospodarcze, które, jak wiemy, każą dość mocno ogniskować uwagę na własnym podwórku. Tak jak nie myślimy na co dzień o wojnach w Afryce, czy sytuacji na Tajwanie, czy w Tybecie, tak i wojna w Ukrainie niestety z czasem wytraca swój, nazwę to brutalnie, medialny potencjał. Okrutne to i oczywiście okropne, ale czy nie mam trochę racji? Wiecie, że według opinii niektórych ekspertów od zakończenia II wojny światowej najdłuższy okres bez żadnych wojen, bez żadnego konfliktu to było 26 dni. Są też inni eksperci, którzy twierdzą, że to były 2 do 4 dni. Można więc zaryzykować takie stwierdzenie, że wojna jest naszą w znaczeniu ludzkości codziennością, takim naturalnym środowiskiem, tyle że nie zawsze widzimy ją z okna czy z balkonu. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy i że zupełnie usuwamy z pola widzenia to, co się dzieje w Ukrainie. I dziś chcę Wam właśnie opowiedzieć o tym niezapominaniu. O książce, która jest nie tylko dokumentem swojego czasu, ale też przykładem troski i empatii oraz dowodem na to, że naprawdę warto spisywać historię, która dzieje się na naszych oczach. Ale po kolei. Zacznę od Iryny Mularczuk. To urodzona w 1992 roku ukraińska poetka, tłumaczka i literaturoznawczyni. Jest absolwentką filologii ukraińskiej Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki we Lwowie, nauczycielką języka ukraińskiego dla cudzoziemców oraz nauczycielką jogi. Naukowo zajmuje się m.in. badaniem twórczości Igora Rymaniuka. Jej wiersze są tłumaczone na języki polski, angielski, bułgarski, litewski oraz niemiecki. Natomiast ona przełożyła z języka polskiego na ukraiński m.in. wiersze Czesława Miłosza, Krzysztofa Czyżewskiego, Krzysztofa Micha, Katarzyny Szwedy, Anety Kamińskiej, Urszuli Zajączkowskiej, a także dramat Dom Kobiet Zofii Naukowskiej oraz spektakl Romans Natalii Sakowicz. Iryna pracuje w Fundacji Pogranicze jako asystentka dyrektora w programie Pogranicze Ukraina oraz jako współredaktorka w serii Biblioteka Poezji Ukrainy w wydawnictwie Pogranicze. Mularczuk jest autorką 5 tomików poetyckich. Zadebiutowała w 2010 roku Degustacją uczuć. Niestety nie udało mi się znaleźć tego tomu, nawet skanu okładki.
Kolejne książki to Refleksje z jabłkami, Słownik kuszony, rok 2013, Światło, rok 2021. Rok później, w 2022, ukazuje się tom W domu, a w 2023 Tylko nie zabieraj, książka poetycka wydana wraz z Krzysztofem Michem. Poproszona o kilka zdań autoprezentacji o początkach swojego pisania, Iryna powiedziała między innymi: myślę, że to, gdzie i kiedy się urodziłam, nie jest aż tak ważne jak to, że urodziłam swój pierwszy wiersz w wieku 11 lat z niewyobrażalnej tęsknoty za mamą. Nie miałam komu o tym powiedzieć, zresztą nie wiedziałam jak, a papier, jak się okazało, podobnie jak ziemia, wytrzyma wszystko. Później poezja stała się gabinetem psychoterapii, a ja próbowałam siedzieć na obu krzesłach jednocześnie, być pacjentem i lekarzem. Tak więc wszystko zaczęło się od tego, że uzdrawiałam swoimi wierszami samą siebie. W dalszej kolejności były studia na Wydziale Filologicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, specjalność twórcze pisanie, studia magisterskie i doktoranckie. I przez cały ten czas wiersze jako sposób na to, żeby oddychać, żyć i utwierdzać się w tym, że jestem żywa. Czas teraz przejść do Krzysztofa, już go znacie, był bohaterem serwu numer 2 Krótkiej Piłki. Śmiało mogę powiedzieć, że razem zaczynaliśmy ten program. Mówiłam wtedy o książce Ślady, która w dzisiejszej opowieści też się na chwilę pojawi. Krzysztof Mich, rocznik 1959. Poeta, fotografik i dziennikarz. Autor fotografii, książek poetyckich oraz projektów multimedialnych łączących poezję, fotografię i muzykę. Jako dziennikarz pracował m.in. w Ekspresie Wieczornym, Super Ekspresie i w Maksimie. Współpracował z Telewizją Polską przy programach Patrol Kryminalny i Kronika Kryminalna. Za projekt 44 odbicia Warszawy był nominowany wspólnie z Pawłem Łęczukiem do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2018, a zdjęcia z jego albumu Moje Miasto Praga były wykorzystane w filmie Rezerwat Łukasza Palkowskiego. Twórczość Krzysztofa to 21 pozycji poetyckich, prozatorskich i multimedialnych. Wśród nich dwa albumy fotograficzne Moje Miasto Praga i Praga – Moje Wielkie Miasto. Dodam tu, że Krzysztof całe życie mieszka na warszawskiej Pradze. 8 projektów poetycko-fotograficznych realizowanych wraz z innymi twórcami, m.in. Pawłem Łęczukiem, Jarosławem Prześniewskim-Kwietniem czy Karolem Samselem. Zbiór opowiadań pod tytułem Sąsiad – Miniatury Grochowskie oraz 8 tomów poezji. Po kolei były to debiutancki Kamień przewiązany trawą, rok 2015, Idąc, rok 2017, Śladami, rok 2020. Ten tom ukazał się także w wersji hebrajskiej dzięki tłumaczeniu Ori Zehavi oraz w wersji ukraińskiej, a tłumaczką była Iryna Mularczuk. Kolejna książka poetycka z roku 2021, tytuł Dla, zawiera wiersze dedykowane przyjaciołom, poetkom, poetom, znajomym, rodzinie, a także kotu Zadziorowi. W 2021 roku wychodzi Ekspres Warszawa Kalisz, taka wymiana wierszy z Anetą Kolańczyk, wierszy o malarstwie. W tym samym roku Dzieci Wojny i rok później Humberstone, książki, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że mało kto tak uważnie, tak empatycznie, a przy tym reportersko i analitycznie przygląda się losom niewinnych ofiar, jak czyni to właśnie Krzysztof Mich. I przychodzi rok 2023, drugie literackie spotkanie z Iryną Mularczuk, razem wydają tom Tylko nie zabieraj. O tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać, a tymczasem zerknijmy raz jeszcze na ten imponujący dorobek Krzysztofa Micha. Krzysztof od wielu lat także maluje. Utrwalił na swoich obrazach m.in. wrażenia ze swoich reporterskich podróży. Sportretował też wiele ważnych dla siebie osób. Kto zechce zajrzeć do prac Krzysztofa, link znajdzie w opisie odcinka. Oto poznaliście już troszkę Irynę
Mularczuk i Krzysztofa Micha. Już wiecie, że pierwsze ich literackie spotkanie to tłumaczenie przez Irynę z polskiego na ukraiński tomu Krzysztofa pod tytułem Śladami. Osobiście widzieli się tylko raz, dowód tego spotkania na waszych ekranach, natomiast w książce umówili się ponownie. I tak oto zrodziło się dwujęzyczne i pisane przez dwoje poetów dzieło. Jak rekomendują je sami twórcy? Posłuchajcie. Iryna Mularczuk. Dwa głosy, mężczyzny i kobiety, dwa kraje, Ukraina i Polska, w dwóch językach, po polsku i po ukraińsku, w ciągu jednego roku, od 24 lutego 2022 do 24 lutego 2023, krzyczą wierszami o tym samym. I Krzysztof Mich. Wojna jest jak starość. Nikt jej nie zaprasza, nikt na nią nie czeka, a jednak przychodzi, niosąc cierpienie i śmierć. Posłuchajmy na początek dwóch wierszy. Posłuchajmy ich w takiej kolejności, jak powstawały. To znaczy najpierw Iryna przeczyta swój wiersz pod tytułem Powrót w języku ukraińskim, a po niej Krzysztof Mich przeczyta ten sam wiersz w przekładzie autorki na język polski. Drugi tekst to będzie Huragan Krzysztofa Micha. Najpierw usłyszymy go po polsku w autorskiej interpretacji, a następnie po ukraińsku w wykonaniu tłumaczki Iryny. Ірина Мулярчук. Повернення. Біда тому, хто вирушає і не повертається. Оскар Владислав Мілош. Повертайся до себе, як додому, без краплі страху або сумніву, торкаючись гладкої поверхні меблів, торкаючись свого тіла, лагідно, уважно, так ніби гладиш небіжчика, якого дуже любиш, але більше ніколи не побачиш. Згадуй свою історію, відкопуй з чорнозему пам'яті, саму себе. Чого там тільки нема, скелети колишніх любовей, монети, які ти клала собі на очі, коли вже дуже хотіла померти. Камені, які виймала з серця, коли навіть померти не мала сили. Що там іще ти знайдеш у собі, дикунко? Амфору ідеальної форми з неідеальними тріщинами, в які ти втирала зілля перетерте зі слізьми і словами, які так хотіла забути. Знайдеш образок із кров'ю з твоїх колін. Як ти молилася, як ти кляла, як благала на всіх мовах світу, а потім палицею била по ньому, як б'ють дітей, яких люблять більше, ніж життя. Копай, моя дикунко, копай і кохай, бо тільки закохані можуть ходити по воді, як по землі, і перетворювати сіль na cukor. Iryna Mularczuk, Powrót. Biada temu, kto wyrusza i nie powraca. Oskar Władysław Miłosz. Wracaj do siebie jak do domu, bez kropli strachu lub zwątpienia. Dotykając gładkiej powierzchni mebli, dotykając swojego ciała, łagodnie, uważnie. Tak jak gdybyś głaskała nieboszczyka, którego bardzo kochasz, ale nigdy więcej nie zobaczysz. Wspominaj swoją historię. Odkopuj z czarnoziemu pamięci samą siebie. Czego tam nie ma? Skelety byłych miłości, monety, które kładłaś sobie na oczy, kiedy już bardzo chciałaś umrzeć, kamienia, które wyjmowałaś z serca, kiedy nawet umrzeć nie miałaś siły. Co tam jeszcze znajdziesz w sobie? Dzikusko. Amforę nieidealnej formy z idealnymi pęknięciami, w które wcierałaś zioła przetarte ze łzami i słowami, które tak chciałaś zapomnieć. Znajdziesz obrazek z krwią z twoich kolan, jak się modliłaś, jak przeklinałaś, jak błagałaś we wszystkich językach świata, a potem kijem biłaś po nim, jak biją dzieci, które kochają bardziej niż życie. Kop, moja dzikusko, kop i kochaj.
bo tylko zakochani mogą chodzić po wodzie jak po ziemi i przetwarzać sól na cukier. Huragan. Przez Buczę przeszedł huragan z nad Rosji. Bezduszny wiatr zasypał miasto gruzem. Pobocza dróg usłał spalonym złomem. Stalowe odłamki w oszalałej furii dziurawiły drzewa, ściany i piersi. Niektórzy mówią, że to wina Boga wojny, ale ja im nie wierzę. Bóg nie robi tego ludziom. Ktoś się pod niego bezprawnie podszył. Wszechmocny patrzy teraz ze smutkiem z góry. Na wyciągnięte błagalnie w górę dłonie, puste oczy ludzi w dołach przy cerkwi i kręcących się nerwowo wokół fotoreporterów i operatorów telewizji. Dzięki nim ludzie w innych krajach, jedząc chipsy, sandwicze i spaghetti, będą mogli powiedzieć: widziałaś? Dobrze, że to nas nie spotkało. Krzysztof Mich, Uragan. Через Бучу пронісся ураган із Росії. Бездушний вітер засипав місто руїнами. Узбіччя доріг встелив спаленим брухтом. Сталеві уламки в божевільній люті робили дірки в деревах, стінах і грудях. Дехто каже, що це вина Бога війни, але я їм не вірю. Бог так не чинить з людьми. Хтось незаконно себе за нього видає. Всесильний дивиться зараз сумно згори. На долоні витягнуті благально вверх, порожні очі людей у ямах біля церкви і тих, що нервово крутяться довкола, фоторепортерів та телеоператорів. Завдяки ним люди в інших країнах, смакуючи чипси, сендвічі і спагетті, зможуть сказати: ти бачила? Добре, що це сталося не з нами. Zobaczcie, jak są różne perspektywy. Krzysztof pisze swój wiersz na gorąco, właściwie kilka dni po masakrze w Buczy. Pisze metaforycznie, bo mówi nam o huraganie znad Rosji, ale zarazem z tym swoim reporterskim zacięciem, więc dostajemy de facto bardzo brutalny obraz. Dostajemy też w kontraście pewną refleksję nad, powiedziałabym, medializacją, ale chyba nie ma takiego słowa, czyli nad tym przerobieniem dramatu na produkt medialny, który następnie dostarczany jest ludziom na całym świecie. Oraz dostajemy refleksję nad obojętnością de facto tego świata wobec tej i innych zbrodni, które oglądamy właściwie już na co dzień, scrollując media społecznościowe, przegryzając sobie chipsami. Inna perspektywa jest u Iryny. Podmiot liryczny jej wiersza zwraca się bezpośrednio, mówiąc: wracaj do siebie jak do domu, bez kropli strachu lub zwątpienia. Do kogo ona to mówi? Nie wiem, może tak naprawdę do siebie, a może do każdej z kobiet dotkniętych wojną. A w tym jeszcze ten zwrot: moja dzikusko. Brzmi to tak, jakby chodziło o tę rdzenną, pierwotną część każdej z nas. Mottem tego wiersza jest fragment z Oskara Władysława Miłosza, krewnego Czesława Miłosza, który czuł się Litwinem, mówił po polsku, pisał po francusku i ostatecznie stał się z wyboru Francuzem. Mówię o tym, bo jeśli ktoś, kto mieści w sobie aż tak wiele kultur i języków, kto potrafi czuć w sobie przynależność do różnych ojczyzn, i ktoś taki właśnie pisze: biada temu, kto wyrusza i nie powraca, to myślę sobie, że te słowa mają szczególną wagę. Notabene ten cytat jest umieszczony na belce przed wejściem do dworu Miłoszów w Krasnogródzie, obecnej siedziby Międzynarodowego Centrum Dialogu. Podmiot liryczny apeluje
wspominaj swoją historię, odkopuj z czarnoziemu pamięci. To jest takie bardzo serio, bardzo poważne przesłanie, żeby wracać do źródeł, do samego sedna, bo to jest niezbędne, żeby móc się ratować. Wiersze Iryny są często z jednej strony wyrazem takiego bezpośredniego bólu, a jednocześnie bardzo takim wyszukanym, metaforycznym poszukiwaniem remedium na ten ból. A czasem są czystą wściekłością. Zobaczcie proszę fragment wiersza otwierającego książkę, wiersza Płaszczenica. Kim jestem po tym, jak pomyślałam, że ty grzebiesz dzisiaj tylko jednego syna, a moja Ukraina codziennie grzebie setkami. Popatrz, co ból zrobił ze mną. Zobaczcie, z jednej strony niby to wadzenie się z Bogiem, absolutnie zrozumiałe i ludzkie, ale z drugiej strony od razu następuje taka autorefleksja, taka dość brutalna autodiagnoza, co ból z nami robi, jak brzydko nas zmienia. Zarówno Iryna, jak i Krzysztof reagują na to, co się dzieje tu i teraz. Upamiętniają przez to bardzo konkretne ofiary. Zobaczcie na przykład początek wiersza bez tytułu Iryny Mularczuk. Życie trwa, mówisz sobie, ocierając łzy z ekranu, kiedy oglądasz zdjęcia z Ołeniwki. Tam spłonęła część ciebie, twojego szczęścia, śmiechu. Trwa nawet wtedy, kiedy skończyło się dla malutkiej Lizy z Winnicy. Tam, w jej wózku, jest również twoja krew oraz krew wszystkich zmarłych. 29 lipca 2022 roku doszło do masakry w więzieniu w Ołeniwce w obwodzie donieckim. Zginęło wtedy 53 ukraińskich jeńców wojennych, ponad 70 było rannych. Byli to głównie żołnierze z Azowstalu. Pamiętamy, że to była ostatnia ukraińska twierdza podczas oblężenia Mariupola. No ale poza ofiarami w mundurach, Iryna mówi też o tych ofiarach w wózkach. 4-letnia Liza zginęła w rosyjskim ataku rakietowym, a 2 godziny wcześniej jej mama wrzuciła do sieci nagranie, na którym widać uśmiechniętą dziewczynkę pchającą swój wózek, ten sam wózek, w którym później zginęła. Czyli mamy i te makro, i te mikro historie, a każda z nich jest nie do uniesienia. I kolejny, zaraz po nim wiersz w książce, to wiersz Krzysztofa. Pewnie się już zorientowaliście, że te wiersze są właśnie tak ułożone. Jest wiersz Iryny, potem wiersz Krzysztofa i tak dalej naprzemiennie. To jest wiersz dedykowany obrońcom huty Azowstal. Wiersz o nadziei, a raczej o tych małych nadziejach, tych, które codziennie na wojnie giną. Na odprowadzenie córki do przedszkola, na zabawę kolejką z roześmianym synem, na pożegnanie ze schorowaną matką lub ojcem, na letni spacer z psem po osiedlowym parku, na przytulenie ukochanej dziewczyny lub żony. To jeszcze dwa wiersze. Ponownie najpierw usłyszymy je w oryginałach, w autorskich interpretacjach, później będą przekłady. Najpierw tatusiowa książka Krzysztofa Micha i później Dolce Vita Iryny Mularczuk. Ale uwaga, tu wyjątkowo wiersz jest przełożony nie przez samą autorkę, a przez Krzysztofa Czyżewskiego. To jeden z dwóch tekstów w tej książce, które przełożył Czyżewski. Pisarz, reżyser, animator działań międzykulturowych i, uwaga, współtwórca Ośrodka Pogranicze w Sejnach, Fundacji Pogranicze oraz wspomnianego przed chwilą Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogródzie. Wracamy jednak do wierszy Iryna Mularczuk i Krzysztof Mich. Tatusiowa książka pamięci Wołodymyra Wakulenko. Okładka ojcowskiej książki dla syna jest zielona. Wąsaty jegomość przytula na obrazku chłopca. Staroświecki mężczyzna nie jest podobny do ojca. Nikt do niego nie jest podobny i już nie będzie. Mówią, że w tradycji zieleń jest kolorem nadziei. Wiosną tego roku, gdy syn ukrył się w piwnicy, książka wypadła z regału na podłogę pełną szkła.
Chłopiec podniósł ją, otrzepał i wstawił na półkę. Od urodzenia wie, że wszystko musi mieć swoje miejsce. Wie też, że ojciec nie wróci. Ma już swoje miejsce. Głęboko w czarnej ziemi, nieopodal Charkowa. Nadzieja ma teraz kolor liści nad jego mogiłą. Krzysztof Mich, Tatusewa Kneha, Pamięci Wolodymyra Wakulenka. Обкладинка татової книжки для сина зеленого кольору. На картинці якийсь чоловік з вусами обіймає хлопця. Цей старосвітський пан не схожий на батька. Ніхто на нього не схожий. І вже не буде. Кажуть, що традиційно зелень – це колір надії. Навесні цього року, коли син заховався в підвалі, зі стелажа на підлогу, встелену склом, впала книжка. Хлопець підняв її, потріпав і поклав на полицю. Він від народження знає, що все має мати своє місце. Знає також, що батько не повернеться. Має вже своє місце. Глибоко в чорній землі, недалеко від Харкова. Надія зараз має колір листя над його могилою. Ірина Мулярчук, Дольче Віта. Не знаю, як тобі про це сказати, але поза окопами і бомбосховищами виявляється, є якесь життя. Уявляєш, люди збирають не тривожну валізку, а валізу на вікенд в Мілані. Вони сміються, яскраві, як апероль, легкі, як тірамісу, теплі, як чіабата. Це дивно, але для них слово «бомба» не існує без приставки «секс». Стріляють вони тільки очима, вбивають тільки компліментами. Тому жодних двохсотих, жодних трьохсотих, тільки якщо це не євро. А тепер серед цього святкування життя уяви мене з тризубом випаленим під серцем, з усіма своїми закатованими, зґвалтованими, убитими, пораненими. Коли ми всі війшли до одного локалю, я не мала де їх усіх помістити. Кельнерка каже: «Але столик зарезервовано на трьох». А де я їх мала усіх лишити? Куди б ти не їхав, ти береш з собою свою країну. Шарпають мене за рукав, шарпають мене за серце. Мамо, я хочу додому. Ірина Мулярчук, Dolce Vita. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale okazuje się, że poza okopami i schronami jest jakieś życie. Wyobraź sobie, że ludzie pakują nie torbę ucieczkową, a walizkę na weekend w Mediolanie. Uśmiechnięci, jaśniejący jak aperol, leciutcy jak tiramisu, ciepli jak ciabata. Może to dziwne, ale dla nich słowo bomba nie istnieje bez przystawki seks. Strzelają tylko oczami, zabijają tylko komplementami, więc żadnych dwusetek, żadnych trzechsetek, chyba że chodzi o euro. A teraz wśród tego świętowania życia wyobraź sobie mnie z wypalonym pod sercem trójzębem, z moimi zakatowanymi, zgwałconymi, zabitymi, rannymi. Próbowałam z nimi wejść do lokalu, ale nie mogłam ich wszystkich pomieścić. Kelnerka mówi: przecież stolik zarezerwowano dla trzech osób. A niby gdzie miałabym ich zostawić? Dokądkolwiek bym nie jechała, swój kraj zabieram ze sobą. Za rękaw mnie szarpią, za serce. Mamo,
Ja chcę do domu. Ten i inne wiersze Iryny i Krzysztofa w książce Tylko nie zabieraj. Pozwólcie, że teraz rozszyfruję dla Was jeszcze tytuł tej książki. Iryna Mularczuk, list do Mikołaja. Nie uwierzysz, ale w tym roku będę prosić lakonicznie, jak nigdy w życiu. Nic mi nie przynosi. Wszystko mam. Wszystkich mam. Tylko nie zabieraj. Mimo, że prośba do Mikołaja jest lakoniczna, podobnie jak lakoniczne w formie są wiersze tej książki, to skala emocji w tekstach obojga autorów jest ogromna. Z jednej strony jest nadzieja, a z drugiej nienawiść do wroga. Z jednej strony jest tęsknota, a z drugiej rozpacz po każdej ofierze. Bo wiersze pisane na co dzień pod wpływem bieżących informacji i to z tak ekstremalnego czasu, jakim jest czas wojny, są dokumentem zdarzeń, ale właśnie są także dokumentem towarzyszących im emocji. A że przy ekstremalnych wydarzeniach emocje też bywają krańcowe, zobaczcie proszę finał jednego z wierszy bez tytułu Iryny. Czy pan doktor wie, co to jest depresja? To nie wtedy, kiedy ci się nie chce żyć. To wtedy, kiedy nie masz siły, żeby umrzeć. I tak przez cały rok udaje się obojgu autorom na bieżąco pisać o różnych aspektach tej wojny. O jak różnych? Jest na przykład wiersz Krzysztofa Micha pod tytułem Kiedy mówisz rosyjska kultura, który przegląda się dyskusji o zasadności kultury unieważniania. Pamiętacie te dylematy, czy teatry powinny wystawiać sztuki, czy filharmonie organizować koncerty, a ludzie kupować książki rosyjskich autorów. Ale na przykład inny wiersz kończący tę książkę, Mówisz za dużo tej wojny, to też tekst Krzysztofa Micha, porusza jeszcze inną kwestię. Kwestię, od której ja zaczęłam ten odcinek, czyli kwestię oswajania się z wojną. Konia z rzędem temu, kto choć raz tak nie pomyślał, a jeśli bał się pomyśleć, to tak nie poczuł. Ile można mówić o tej wojnie? Trzeba żyć normalnie, bez wojny. Wiosna przecież niebawem. Za dużo już tej wojny. A za chwilę weekend. Brzmi jak brzmi, no ale tacy właśnie jesteśmy. Tylko tyle, że ten wiersz ma jeszcze jedną strofę, niestety. I ta strofa kończy tekst i kończy całą książkę. Jeszcze nie rozumiesz, że wojna jest jak starość. Nikt jej nie zaprasza, nikt na nią nie czeka, a jednak przychodzi niosąc cierpienie i śmierć. Zostawiam Was z tą frazą, zostawiam Was z tą emocjonalnie trudną i ważną książką. Mam nadzieję zaprezentować za jakiś czas, oby jak najszybciej, inne książki Iryny i Krzysztofa, książki napisane już w czasie pokoju za naszą wschodnią granicą. Oby stało się to jak najszybciej, czego z całego serca życzę wszystkim Ukrainkom i Ukraińcom. Dajcie proszę znać pod filmem, że jesteście, że dotrwaliście do końca odcinka. Tym razem może ważne jest to nie tyle dla mnie, ile właśnie dla Iryny. Tak myślę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za 2 tygodnie.